Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku gry Rome 2 Total War. No i tak, zadałem wam pytanie poprzednio, w którą stronę mam się dalej rozwijać i w sumie rzeczywiście może Prowancję sobie po prostu odpuszczę, ewentualnie może rzeczywiście tam w którymś momencie ich zaatakujemy. Tutaj tak czy siak trzeci legion już leci nam do Genui, więc będziemy mieli tam niedługo dość sporą przewagę ogniową. Druga flota rozpoczyna naszą tutaj, no właśnie to pierwsza flota sobie rozpocznie już normalną rekrutację za chwilę, więc będziemy mieli dwie floty stricte morskie również. A co prawda, że się nie gra jakoś za bardzo na te floty, ale zawsze jest je lepiej mieć niż ich nie mieć, jak ja to tak uważam. Jak widzicie, na razie drugą flotę wysyłam na Gibraltar, żeby tutaj pilnowała nam tej cieśniny. No raczej nas nie wspomoże podczas bitwy, bo Alpina w tym momencie już rusza na Tingis. No i będziemy oblegali. Będziemy oblegali, tak czy siak. No niby nie mam szans z jedną armią. Dlatego mam trzy. Boże, co tu mi zrobili ci? Kiedy to mi tak tu zniszczyli? No, nieważne. Nie wiem, czemu tutaj tracę. Ile ja tutaj tracę ludzi? No i sto... przerwijmy oblężenie. Nie chcę tracić po prostu ludzi, co... Nie chcę tracić ludzi. Co znaczy, co jakiś ten okres, więc na razie to olejmy. Dałbym głowę, że jeszcze jedną armię tu powinien mieć, ale... Raz, dwa... No dobra, coś mi się w takim razie przewidziało, nieważne. To chciałem wycofać, ale i nie wycofam ostatecznie. Tu mamy jakiegoś typa, którego przydałoby się zabić, zarąbać, pokroić w kawałeczki, utropić w tej rzece, ale widzę, że ja nie mam specjalistów od robienia tutaj szyszkę babów. Mógłbym za to tutaj coś podziałać bardziej. Okej, okay, tak to zrobimy. To zmniejszymy szansę na działanie tej armii tutaj. Ja nie chcę sobie za bardzo psuć tutaj radości z bitwy, używając asasynów. Więc chyba sobie odpuszczę ich, tak czy siak. Tutaj to podlega dalszej rekrutacji. Nikt nam nie wskoczył na wyższy poziom. Italia, coś tu musimy budować. Afryka, nie musimy budować. O, kolejne skryptorium. Jak ja uwielbiam rozwijać świątynię Minerwy i skryptorium. To po prostu tak boostuje wynajdywanie lepszych rzeczy. A pamiętam, że tutaj akurat technologia to jest zawsze problem. Pytanie, czy jak ja tyle tych budynków nastawiam, czy mi żywność zaraz się nie skończy w mojej wspaniałej nacji. Muszę chyba zacząć na to zwracać baczniejszą uwagę. Moglibyśmy mieć już też czwarty poziom nawadniania. Zresztą widzę, że na technologię możemy już opracować. Więc przydałoby się opracować właśnie jedzenie w takim razie. Zwłaszcza jak mam już tak dużo tych skryptoriów i tak dalej. Mam wrażenie, że za chwilę mi się to skończy. Co prawda było coś innego tam w planach, ale wyszło jak zawsze. Tutaj jakbyśmy to mieli na maksa, współczynnik podatków mielibyśmy zwiększony 9, co trzeba zrobić, tylko że zrobimy to po jedzeniu. Naprawdę mam wrażenie, że za chwilę głód mi wybuchnie. Będziemy mieli plagę głodu. Przejrzyjmy również. Ok, zabezpieczmy awans członków naszych rodów, którzy się wykazali. No i którzy zasługują, żeby zająć wyższą pozycję społeczną. Kurka, ja muszę przyznać, że wcześniej chyba nigdy z tego nie korzystałem, a to daje naprawdę niezłe bonusy. Zwłaszcza jeżeli idzie o utrzymanie armii i wszystko pozostałe. Szybko się jej rozwoju i tak dalej. Nigdy z tego nie korzystałem, z tego co tak pamiętam. A trzeba przyznać, że już Greg przeszedłem kilka razy na legendzie. Zawsze jakoś zlewałem ten system awansów. Rzymem to już chyba 3 razy przeszedłem, co prawda to było dawno. Chociaż muszę przyznać, że Warhammera tak naprawdę na Total Warów zacząłem się uczyć mechanik, jakoś bardziej zwracać uwagę na działanie całych tych systemów od Warhammera właśnie, którego gdzieś tutaj się przejęzyczyłem przed chwilą.
Więc to chyba u mnie jest tak, że ja muszę natrafić na odpowiednią grę. O kurwa. Zasadzka. To jest wyjebiste, robimy to. Zasadzka na mnie! Goodies! Aż mi się przypomina ta. Taki film był, to był taki Niemiec faszysta i on tak był właśnie też tak zrzucający jabłek przed chwilą, miał taką szczęśliwą minę, a potem zastrzelił kogoś. Albo odono tortury, nie pamiętam dokładnie. Nieważne, kto by tam się doszukiwał jakichś skojarzeń. Ale tak czy siak, no na pewno stracę artylerię. No teraz tak myślę, co ja tu będę. Your enemies have ambushed you. As you have been taken by surprise, there will not be time to move your army until the fighting starts. Also, mam przejebane. Be aware that the enemy may attack from both reinforcements approaching. First cohort! Our general is under attack! No bez jaj, że nie atakują mi balist. To napierdalaj. Ale coś mi nie. Dobra, gdzieś tu posiłki też powinny dać naszego przyjaciela, który zrobił na mnie zasadzkę. Jezu, wyjebista plansza, jeszcze chyba nigdy na niej nie walczyłem. Też możliwe, że walczyłem, a co taka górzysta. No ale też pewnie w większości plansz tutaj nie widziałem, bo dość często grałem właśnie tak, jak się nie powinno grać w tą grę, i przechodziłem ją bardzo często na automacie. Muszę przyznać, że ta kampania bardzo, ale to bardzo mi się podoba właśnie taki sposób przechodzenia, że jednak większość tych bitew tutaj rozgrywam, że staram się mieć przynajmniej tą jedną bitwę albo więcej na jeden odcinek. Nie, no to jest po prostu meritum tej gry, no. Bez tej kampanii, bez czegoś takiego ta gra nie istnieje. Dlatego się zawsze śmieję jak Sega, tak? Bo Sega wydaje już, nie mam pamięci w tym momencie, ale właśnie producent tej gry organizuje po prostu prezentację tej gry wśród wielkich youtuberów, ale takich wielkich youtuberów, którzy niekoniecznie są fanami tej produkcji, tak? Jak oni grają na tej planszy strategicznej i nawet nie wiedzą, że coś takiego jak ta plansza taktyczna jest, czy cokolwiek, albo jak już dochodzi do tego, to po prostu nie pokazują całych tych wachlarzy taktyk i tak dalej. No mam to złe akurat w tej sedze, no sam komukolwiek, co jest wydawcą, bo wybaczcie, ale totalnie zapomniałem w tym momencie, chyba Sega. Weź się ty w końcu wyłącz. Dobra, wy przestajcie mi strzelać. Ale w zasadzce chyba posiłki nie powinny móc przybyć, z tego co pamiętam. Zasadzka jest mano i mano. To trochę źle zrobiłem, że rozpuściłem. No dobra, to już ich wyżynamy totalnie. Tylko powiem wam szczerze, że najchętniej bym zrobił sobie jeszcze jakąś jedną kampanię z Total War'ów. Ale czymś totalnie innym, na przykład z Sulcydami czy coś. Ja pamiętam, że oni mieli przejebaną kawalerię, ciężką kawalerię, którą się grało praktycznie przez cały czas gry i ona rozjeżdżała wszystkich, no ale niestety nie takie mamy plany. Po tej... O, są przyjaciele kolejni. Po tej kampanii gra Matylle. Tym bardziej, że ja w Atylii... Nie! Jak to się mogło wydarzyć? No nic to. Nie zginął nam generał. Bywa i tak też czasem przecież. Dobra, no, puszczenie kawalerii to nie jest najmądrzejszy sposób na używanie jej przeciwko pikinierom. Dobra, wy... Nie wiem, czy zdążycie cokolwiek tutaj zrobić. No i teraz już możemy użyć tej kawalerii. No i trudno, no. To jest zasadzka, no. Zginął w zasadce.
Tylko który to jest Legion? To jest dobre pytanie. No to na pewno straciliśmy kolejnego członka rodu, co jest akurat dość złe. Będę musiał znowu adoptować jakiegoś ćwoka. Straż przyboczna. Ej, dużo ich tutaj. Dopiero? Tutaj był ten generał? A, no tutaj się jeszcze jakieś typy nam wbijają. Weź się wyłącz, panie. My starcie kawalerii. W sumie też mi tak mam ochotę zagrać. Nie takie duże. Czemu mnie to brakuje właśnie takiego medievala też stricte niestety. To jest niestety coś, czego bardzo mi brakuje. No niestety nie jestem fanem medievala dwójki. Mechanik z dwójki i tak dalej, więc raczej to się u mnie na kanale nigdy nie pojawi. A brakuje mi takiego motywu, żebym mógł pograć Polaczkami, no. Pokazać, jaka to polska husaria była op, dlaczego trzeba, nie muszę arżować wprost na Niemców i Niemcy wtedy giną. Ach, a to jest taki mały, ukryty. Jest, Warhammer daje też mi to. Kto mi znowu ucieka? Nie, katapulty mi zostawili. Trochę weszli. Ci są bardzo dobrze spozycjonowani. Weź ty się wyłącz. Makako! Tu wyrzynęliśmy wszystko? Ja to jeszcze Pretorian ja tu mam. Dobra, trzeba ich przystopować. Wtedy się rozprawimy z tymi typami tutaj. Z tych po prostu wdamy, żeby... A, tym bardziej, że my tutaj z boku uderzenie możemy zrobić. Niech się zatrzymają na tych, na tej kohorcie. Przyjmijmy drugą. Wyjebiście. Nie wiem, kto ucieka, ale... Potem zrobimy dziesiątkowanie, no i tyle. Także nie wiem, chyba dziesiątkowanie, jakby co. Poimy nasze konie krwią, co? Czyżbyście byli Mongołami? No dobra, nie powiedzieli, że ich konie kochają krew, ale... Straty są, jak to na zasadzkę przystało. Nie mogło być tak, że to wygrywam aż tak łatwo, jakby to było właśnie w poprzednich częściach. Pod kątem trudności i wychodzenia z ciężkich sytuacji, to chyba najcięższy jest właśnie Warhammer. Tak mi się przynajmniej zdaje. Tym bardziej tam mógł grać tylko chyba fafikami. Ale już coraz szerzej zaczynam mówić o Warhammerze. To chyba pomiędzy Attilą a tym. Attilą a Roman dwójką zrobię sobie przerwę na kampanię. Nie wbijajcie mi się w piechotę, no. Ładnie ich wyrzynamy. Co prawda straty są. Ale raczej nie ma szans, żebyśmy to przegrali. Ej, no nie mówcie, że mi się tutaj wbijają i taką rzeź robią. I to jeszcze Pretorian mi wycięli. Tu się zaczynam troszeczkę martwić. No, ale nie bardzo aż tak. Dobra, tutaj tych też poprzewracali. Lekko co? Legionaries! Attack their position!
Nie, no raczej katapulty tu nie wezmą już udziału, ale ty się boję jeszcze troszeczkę. No to niech uciekają, no. To powiedział, że to ma być łatwa bitwa. Dobra, ta konica też już ucieka. To jest jakaś kolejna konica, nie podoba mi się to. Ale pod górkę jadą, więc raczej... O! Ciskać w nich pilumami, już. No! Więc tutaj zajedziecie. Jeszcze strzaża z góry, to powinno być całkiem miło. Już nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, tu zajmiemy pozycję. Ale tędy. Okej, bym od razu zaczął tutaj postawić, to by te, no, zrobiły znacznie lepsze. Znacznie lepszy użytek. Dobra, tak rzućmy. A to też rzućmy wszystko do ataku, nie? No i przestrzelili. I tu już jest chyba wszystko, już nie muszę jakoś to oszczędzać tych sił aż tak bardzo. Teraz się pobawmy, popatrzmy sobie, jak ta wesoła rzeź wygląda. Oj, mam przejebane. Ha! Ej, no jeszcze się potknęły koniki? No bez przesady. Haha, kontynuuj. Slaughter. Blood for the blood god. Yeah. Dobra, wejdźmy z bitwy. Jak minimalne zwycięstwo, to była epicka bitwa. Dwa razy więcej zabitych mają oni niż my. Co nie straciliśmy generała. Faustus Rulus, Faustus. O, Faustusa straciliśmy. Faust zginął, nie! Ej, ja dzisiaj wam zapomniałem wrzucić multika, fuck. No, będziecie źli, dlaczego nie... Multika wam nie wrzuciłem, no nic, trudno. No to wrzucę po nagraniu tego odcinka. A tak, albo może poustawiałem już go do końca, dlatego o nim zapomniałem. Nieważne, to jest multi w choja, nie umiem tam grać. Szkoda, że oni się nie dadzą nakłonić na multi w Roma. Byłoby to wyjebiste. Grałbym Rzymem. Nie, powiedziałbym... Ej, nie, wziąłbym właśnie tych. Albo hoplitów. Czyli albo Grecja, Sparta. Albo Kartaginę. O, tak. Weź się cudnie wolę. No, Kartagina jest mocnym krajem ogólnie. Zwłaszcza jak ma słonie, to na początku, zanim Rzymianie nie mają właśnie te swoje ciężkie legiony. To po prostu to, co robi w tej Kartagina im. Wódz Rzym. Mam wrażenie, że Juni, Juli i był Juliusz Cezar. Więc jesteśmy Juli. No i dupa nie ma. Z Korneli weźmiemy typa. Trzeba go teraz adoptować. Kogo wzięliśmy? Curio. Będzie tani. No już mamy, straciliśmy przewagę w senacie. I chyba straciliśmy jednego z bardziej znaczących członków naszego rodu. No nic, nieważne. Tylko że był jeszcze jeden taki z 200, ale to może... No na pewno nas kosztowało to 3% poparcia w senacie! No co za... Co za typ? Jak on mógł zginąć? Jak mógł się dać złapać w zasadzkę? Na szczęście cały legion nie został stracony. No ale doszliśmy tutaj z całkiem niezłymi stratami, no.
Tak, mam, ale do, dla tych typów. Duży automat zrobimy sobie, oczywiście. Nie mam zamiaru maczać bitwy, gdzie jest 20 na 3. To jest jego duch, on już wiedział, że odpływa. Dawać im niewolę. Zwiększymy przychody. Ogólnie mam nadzieję, że nie jest jakoś tak cienko. Commander, at your command. We hunger for battle. No ten jeszcze też gdzieś ucieknie. No patrzcie, nie ucieknie. I to jest coś, co mi brakuje totalnie tego w tym. Nie no, bez jaj. Pretorianów jednych straciłem. Nigdy nie zrozumiem tej mechaniki. Kontynuuj oblężenie. Zrobimy sobie wieżę i wtedy od razu zaatakujemy. Tu mamy naszą flotę. Zresztą może zrobimy sobie atak i z wody, i z tego. Bo czemuż by nie? Przecież to będzie dość fajne, jak zrobi się taki atak z lądu i z morza. Okej. Armie są gotowe, wykrwawione. Nie podoba mi się to, że to jest takie wykrwawione, ale no cóż. Standardnie zabraliśmy. Chyba się na razie wstrzymam z tutaj budowaniem większej ilości świątyń. Bo naprawdę tak odczuwam trochę niepokój, że naprawdę w którymś momencie mi to walnie. Ej, czekajcie, ja tutaj miałem jeszcze polityka jednego, gdzie on jest. Bo doszedł i umarł mi ten poprzedni. Nie zrekrutowałem nowego? To wychodzi na to, że nie. Miałem wrażenie... No, może coś z save'em znowu zrąbałem, nieważne. Kurio, tak? Zasłużył sobie na coś lepszego. Sotnicę mu damy. Ehe, typie, ty wiesz co dobre. W ogóle nie patrzę na statystyki, jakie daje, ale kupiła mnie tym sotnikowaniem. Jestem facetem, no wiecie jak to jest. Słyszymy o psotach i od razu serce jest oddane. Pont, Arwenowie. Pewnie trzeba będzie się też trochę tutaj naszykować na kolejną kampanię. I lecimy w Hiszpanię. My offer is shaped intricately and with great care. Nie, no bez jaja, już nas podbije. Jest bitwa morska? Właśnie sobie rozjebałem flotę. Jak? Ja nie mogę, naprawdę. O nie. No, myślałem, że będzie oblężenie, a to w takim razie będzie zagłada Classicus II Venetum. Miejmy nadzieję, że dowódca przynajmniej przeżyje. On ci nie zrobił nic złego. On już raz przeżył taką rzecz. On już wie, widzicie, ma doświadczenie. Punkt doświadczenia. On wie, co go czeka. Może powinienem mieć te zwykłe takie do legionów statki, nie wiem. Może byłyby wytrzymalsze, w sumie powinienem sprawdzić statystyki tego. Zatopimy im najpierw generała. No niech będą po nocy, nie wiem, czy po nocy są lepsze, nie wiem.
No ci miejmy nadzieję, że nie zginą od razu. On pożądany już? Nie, płynie pod wodą, ok. Już? Jezu, no nic nie zdążyłem zrobić im. Nie, nie. Nie jestem pewien, czy to jest dobre jednak. Dobra, weźmy zwykłe pociski. No dobra, tego są, no. Dobra, tych skończyliśmy. Ja chyba muszę tutaj jednak mieć tych zwykłych legionistów, tak mi się zdaje. Ale tu nie ogarniam życia. Oni mają takie fajne, ogromne okręty. Ja też takie chcę. Bez przesady. Na pewno nie zużyłem wszystkiej amunicji. Dobra, ci poszli na dno. Ci z tyłu. Nie, czyli z... O kurwa mać, co mi z tej floty nie zostało? Zapamiętaj, Lukas, teraz testujemy flotę, w której nie będzie tych ogniowych okrętów. Tylko zwykłe. Ale really? On go ledwo dotknął! O, a ty poszedłeś na dno. Okej, ty też poszedłeś. Zapamiętać, ogniowych statków nie bierzemy więcej. Nieprawda, ściemniacie. No ja wiem, jak to jest takie fajne, duże i w ogóle wygląda groźnie ten okręt. Naprawdę wybicie ten okręt wygląda. Jest też coś, co mi tak się podobało. Jakieś pamiętam, ja w ogóle zacząłem się uczyć rysować, rysując właśnie te okręty. Zwycięstwo! Zakończmy tą bitwę. Jak kosztowne! Ktoś przeżył! Jak na mnie to akurat wyjebiste zwycięstwo! O ja pierdolę, co za żal. Dobra, kogo tu ześlemy znowu na te galery? To jest jak wyścig śmierci, 10 wyścigów i idzie wolny, i jest wolny, to tutaj mamy ten, wygra 10 wyścigów, to tutaj robimy tak, że 10 bitew i może wrócić do domu za służbę Rzymowi. Bo do tej pory przeżywalność naszych generałów sięga jednej bitwy. No i wypowiedzieli mi walkę? Ale to już sobie zobaczymy w kolejnym odcinku, bo już ten jest wystarczająco długi. Dzięki wam za oglądanie i widzimy się następnym razem. Hej!